Hej, cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpi, to jest już 30 odcinek z Wiedźmina 2 Zabójcy Królów edycja rozszerzona. Zamknijcie się. Coś zebrałem. Nie ma, pozdro, pozdro. Tutaj jest Cecil Burdon, on raczej nic nam nie da takiego przydatnego. Nie no, trzeba się poszwendać po tych domach. Tu chyba żeśmy byli. Tak, tak, byliśmy w poprzednim odcinku. Coś jest znowu. No nie mogę tego przeszukać. Jakie gówno. Ruda żelaza. No tak, bo to jest dom tego zmarłego Baltimora. Tutaj nic nie znajdziemy. A tutaj coś macie? No tu jeszcze nie sprawdzałem, tak. Ale mogę zobaczyć. Teraz. Kurde, idźcie mi z tasakami. Ma, potrzebuję klucza. To pewnie wtedy, jakbym zabił tego Dekla Elf... Krasoluda, chciałem powiedzieć Elfa, przepraszam. To bym pewnie miał dostęp do tej skrzynki, a tak to lipa pewnie z tego. Dobra. Też mi stąd wychodź. Tutaj nic nie znajdę. U niego na pewno nie będzie... O, wyszedł Cecil Burdon, to może z nim pogadam. Może on coś ma... Nie. Zamknij się, brodaty. Idziemy. Trzeba wszędzie, po całym Vergen sprawdzić, czy ktokolwiek ma zasrane kartacze, no. Przecież to chyba nie jest. Boże, co ty robisz, Geralt? Życie ci już chyba niemiłe. Elfy, dużo gadania, mało myślenia. A wejdę sobie do tej Filipi Eilhart. Może coś tam się dzieje. E nie, pewnie, że nie. A ta dalej goła? Chciałeś o czymś porozmawiać? Znalazłem zaklęty sen, silnie nasycony magią. Myślę, że to sen smoka. Doskonale, to powinno wystarczyć. Wróć, gdy zbierzesz pozostałe składniki. Aha. Zajebiście. Twoja koleżanka Sheila dogaduje się z Henseltem. Wiem, Wiedźminie. Nie ma powodów do niepokoju. Sheila pilnuje, by Henselt nie padł ofiarą ludzi, którzy zabili Foltesta. Nie chcemy, by został suwerenem Doliny Pontaru, ale wojna domowa w Kedwen też nie jest nam potrzebna. O. Potrafisz usunąć tatuaż? Właśnie. Na wszystko znajdzie się lekarstwo, poza głupotą. Będę potrzebowała zielonej pleśni, płatków białego mirtu i wilczego aloesu. Wrócę, gdy będę miał składniki. No, czyli to samo, co powiedziała Triss we Flotsam. Pamiętaj o antidotum dla Saski. To bardzo ważne. Dobra, kobieto, wiem wszystko. Może byś się tak jeszcze rozebrała? Nie wiem, te sprawy. Ci zgaszę tu ogień, bo on mi tu nie jest w ogóle potrzebny. W zupełności. Ciebie już tutaj lutowałem do końca. O nie, jeszcze jest ta jedna. Oho. To na nic nie będzie miała jednak. Nie, to tutaj był błąd wchodzić do mieszkania Filipi Eilhart. Czyli tu nie miało to sensu. Nie wiem, poszwędamy się jeszcze po całym mieście. Dokładnie. W zielonym kubraczku, wśród zielonych krzaczków. Dobra, zamknij się. Zamknij się, krasoludzki, nie do rozwoju. Po prostu zamknij się i koniec. Tylko Filipa Eilhart może. Chcę tu wejść, ignioto. Nie, nie pozwolisz mi, ty kurde. Ja ci dam. A tu, tu coś może. A w ogóle odwiedźmy karczmy, bo tam może coś się dzieje. Tylko my o tym nie wiemy. Tu co znowu? O, przez mostek sobie przejdziemy. No siema, siema. Krasnoludzie. Tu znowu sobie wejdziemy. Nie wiem, trzeba sprawdzić wszystkie pomieszczenia. I na co mi... Chwileczkę, przejdziemy się tu górą. Może coś nam to da. Chociaż też nie sądzę. No właśnie, bo żeśmy się wrócili, to... Raczej powinniśmy stąd wyjść i zejść niżej. Kurde, nic nie dzieje się ciekawego, poza tym, że się szwendam po mieście. Sprawdziłem kopalnię. Tam trzeba zniszczyć to, ale ja nie mam tego składniku, co chcę.
No i to jest właśnie ten największy problem u Geralta, że nie ma tego, czego ja chcę. I potem się dziwić, że ja się na niego drę. A tu, tu chyba jeszcze nie byliśmy. A tu drzwi zamknięte, kuźwa. Jakby to zaczyna naprawdę już... Ponosi mnie. Jeszcze trochę mnie poniesie. O, może ty masz coś, właśnie. U ciebie chyba jeszcze nie sprawdzałem. Boże, ty masz to same gówna. A idź mi z tym gównem. Idź. A wokół ruchasz miło. Pytaj. Nie wiem, no ktokolwiek ma no coś, cokolwiek. A wejdźmy sobie do karczmy, może tam będą mieli, bo ja tam chyba dawno nie byłem. I kurczę, takie dzieją się tu rzeczy, że... Sam nie wiem, zaraz sprawdzimy karczmę. Jak tam się nic nie będzie działo, to szczerze jakoś mnie to zgisa. Ten nic nie będzie miał. Ludzkim kobietom wystarczy. My jesteśmy krasnoludkim. Hop, zaskidzę, że łap. Nie będę się z tą siłował. Nie mam czasu. Chyba on no i szlak trafił interesy z Kedmer. Ty, czekaj, chcę z tobą pogadać. Jeśli można. Śmierdzi tu serem i starymi onucami. Słopom już się nie chce gnoju przeżyć. Jaskier też mi gówno pomoże. A Zoltan? Pierwsze gardło wiedźmińskiego cechu. Wreszcie napije się z kimś, z kim można pogadać. Małą masz kompanię? No co taki Jarpen może mi powiedzieć? Wolę już słuchać końskiego pierdzenia. Jak tam twoje mięśnie, Zoltan? Twarde jak bycze jaja. Siłowanie to kras... Musimy się kiedyś... Choćby i teraz. Ja. A wiesz co, chodź. Bycze jaja. To poważniejsza sprawa. Im się marzy wolność. Dobra, może coś się w końcu będzie działo. Ale... Masz te bycze jaja. Kurde, normalnie jakby ci, nie wiem... Elf ci je pourywał. Kurde, no masz te bycze jaja. Pozdro. Masz łapsko jak... Łatwo. Jak kiedy spotkasz moich starych kompanów, Jarpena czy Sheldona, musisz się z nimi sp... A ten Wiedźmin to... Aha. Co to za jeden? Przemierza krainę i Jarpen. Ej, Siema. Posiłujemy Zoltan się. Mówił, że na rękę nie ma na was mocy. Nie mylił się. Wspominał, jak go rozłożyłem. No, jakoś nie. Stary pierd... Spróbujesz się ze mną? W każdej chwili. To co? A dobra, takich kozak to zapraszam. Dobra. O, też masz kiepską rękę. O, banalnie będzie. Mięciutko. Proszę bardzo, poszło. Co jeden to większy cudak. Nieźle cię w tym Kermoren wytrenowali. Z ciebie też nie ułomek. O! Nie, pokonaj się na rękę kompanu Zoltana. Czy Jarpen? O, jeszcze Skaks. Zoltan wspomniał, że wasza kompania. Dobra. Sprawdźmy. Dawaj, próbuj. Tak, próbujemy. No, w końcu jakaś misja. Może nie na jakaś najlepsza, ale coś znalazłem. Żeby odcinek nie był taki nudniejszy. No. Teraz to cię tak przesiłuje. Kurde, ręce ci pourywam. Proszę bardzo. Jesteś pewien, że nie masz krasnoludzkich przodków? Nie. Powiem ci, jak odzyskam pamięć. Ha! Skalen Burdon, ale gdzie on jest, ten Skalen? Czekajcie, zmienię sobie w ogóle misję. Okej. Jest Skalen Burdon. Uszanowanie! O, tutaj. Zmierzysz się ze mną na rękę? Czemu nie? Pokaż, na co cię stać. Próbuję. Pewnie, pokażę. Kurde, nie zadawaj pytań, tylko jedziesz z tym koksem. Patrzę na tego Wiedźmina i widzę w tym coś.
Wow, ten to miota jak szatana. Kurde, Ten to ma hardcore. Nie przegraj tego. Pięknie, rozłożyliśmy wielką łapę. Prędzej skałę kutasem rozłupię niż pokonam ten. To wygląda na to, że jestem nowym mistrzem Vergen. Przegrać z białym wilkiem? Żaden wstyd. Jest tylko jeden, co mógłby się z tobą ruchać. Kto? Dajesz. Kto? Mocarny Numa. Aha. Siłowałem się z nim w Kowirze. Potem przez tydzień nie mogłem ruszyć ręką. Podobno gra nieuczciwie, ale może to tylko wymówki pokonanych. Jakbyś z nim zwyciężył, to pozdrów go ode mnie. Dobra. Okej, to idziemy z tym koksem. Dawać misję. Aha, to trzeba będzie go spotkać gdzieś. Ale dobra, wykonaliśmy sobie jakąś misję. Może jeszcze trochę pokera. Tutaj pokażę ścisą. A to nie, to jest za hajsy. To też na hajsy. A jakieś pokery? Wiedźmin Krasnolud. To by było co. Czekajcie. Nie da się z czymś tutaj pokera zagrać. Dobra. O, kolejny. Wpuścisz jednego i zaraz masz sąsiedzkę. Dobra, tu nic nie ma już. Tu w bijatyce to już myśmy taki udział brali. Nie. Dobra, czyli jednak nie za bardzo. Wiecie co? Jeszcze zaraz sprawdzę kawałek miasta i jak nic nie znajdę, to ja kończę odcinek. Nie chcę mi się przedłużać tego w nieskończoność. Naprawdę. Nie jest mi to na rękę tak przedłużać i przedłużać. Ale sprawdźmy domy innych. Może coś tu mają jednak. Czy jakoś też nie za bardzo. Tu jeszcze jeden dom. Też pusto, nie? Właśnie, pusto. A to wychodzimy stąd. Karczym żeśmy już całą zwiedzili. Zrobiliśmy tam jeszcze jakąś uzupełniającą misję. Przynajmniej coś się działo, nie za dużo, ale o to mi chodziło. Przynajmniej, żeby jakakolwiek misja działała. No dobra, to jeszcze sprawdzimy tam parę tych kroków Vergen. Nie wiem, coś jeszcze posprawdzam. Znajdę coś i po prostu wykonamy to. Tu raczej nie sądzę, żeby cokolwiek. Ken, ty jesteś? Ken? No, tu nie ma sensu, bo tam są te skojatelki. Bombonierki. Kurczę. Zaraz skończymy odcinek. Żebym tego naprawdę bardzo nie przedłużał tego. Tu byliśmy. Tu chyba już byliśmy. O, tu bym się właśnie przeszedł. O. Miałeś rację. Siema. Rebelianci nie są krwiożerczy, a to niedobrze. Odebrali broń i zażądali słowa honoru, że nie będziemy uciekać. To niedobrze? Niedobrze, że nie są krwiożerczy, bo Henselt jest i przyjdzie tu. I go zabijesz. Wspomniałeś wcześniej, że szukaliście Wiedźmina z wężowym medalionem. Tak, Sheila de Tancarville zleciła nam go znaleźć. To dobrze. Jak mówiłem, rozkaz był krótki i konkretny. Zabić jego i wszystkich, którzy z nim będą. Żadnych rozmów, żadnego śledztwa, domysłów i sądów. Dużo słyszałem o Burej Chorągwi. Lekka kedweńska jazda. Walczyli pod Brenną. Przybyli północy na odsiecz. Ale to już przeszłość. Chyba wszyscy zostali wycięci 3 lata temu pod Vergen. Aha. To ty mi gówno tu pomożesz. Szkoda. A mogę tam przejść? Co tam jest? Aha, tam jest... tam jest uwięziony Stannis, dobra. To niech sobie siedzi Penis. Niech gnije, jego naplet. Swoją kobietę zatykaj. Ja ci dam. Kurde, z takimi tekstami to nie do mnie, bo bym ci przywalił, byś się złożył. Ale przywyknij. Kanciapo. Henseltowych pogoni i zrobi z Vergen stolicę. Ile nie chce mi się nawet strzępić języka. To nie jest. O, Matulu! Witam! Siema. Nie macie tu nic, same syfy. Idę stąd.
What the hell? Jeszcze jeden. Aha, jakie bugi. Fajnie, fajnie, wszystko fajnie, tylko dlaczego te bugi są niektóre? Nie powiedziałem, że cała gra jest zbugowana, nie śmiałbym nawet tego powiedzieć, ale no są tam jakieś... Miło cię widzieć, szwarny chłoptysiu. Szwanny, co kurwa? Ej, ona ma coś z głową, ewidentnie. Tu coś się znajdzie. Witam. Spierdalaj. Ale nic tu nie ma. Czyli nie znajdę przepisu na krakwę. Boże, na kartacz. No i te dwie nazwy mi się pieprzą. Enklawa ludzi, o. Kasztel trzech ojców. Dobra, trzech pedałów. Tu wbijemy i to nam nic nie da. No właśnie, bo to tylko strata czasu. Dokładnie, strata czasu. Możemy stąd wyjść. Chciałem tylko sprawdzić, czy ktoś tam jest. Ale okazało się, że są pustki. Zaraz skończymy odcinek. Jeszcze troszeczkę cierpliwości. Jak się na pewno już nic nie znajdzie, czego ja tu szukam, to ja stąd mogę iść. W sumie zaraz skończymy od... O, tu drzwi są zamknięte. Czemu tak trzęsą się te drzwi? Lol, dziwne. Bardzo dziwne. Nawet jak dla mnie. Dobra, jeszcze chwilkę i kończymy odcinek. Bo nie chce mi się do pół godziny tego przedłużać. Tutaj mamy, jak widzicie, kopalnię. No, no kurde, nie mam tych gniazd, tych no granatów, tych kartaczy, czy jak one się tam zwią. Dobra, tu zakończymy odcinek 30. Trochę posiłowaliśmy się, pogadaliśmy z jakimś Adamkiem, kurde. Nie znam typa, naprawdę jakiś kurde kolega urwał się. Nie wiadomo skąd. Ale tak czy inaczej, dziękuję wam bardzo za obejrzenie 30 odcinka z Wiedźmina 2 Zabójcy Królów. Jeżeli wam się spodobał... Gracie w kości. O, proszę. Gramy! My dwa i pomocnik Kowala. Już? W Wergen jest jeszcze starosta Cecil Burdon i karczmarz. Ale oni z tobą nie zagrają, dopóki nie udowodnisz, nie kończymy odcinka, jeszcze zrobimy to. Dobra. Pokażcie, co umiecie. Najpierw ja... Okej, Boże, boję się już kości. Masz tu 10, kurde, nie żałuję kasy, mam tyle tego. Teraz trzeba dobrze rzucić kościami, tak. Nie za mocno, ale też nie za delikatnie, tak elastycznie to zrobić. Przerzuć kości. A dajmy do 10. Tak, postawił sobie zakład. I przegrałem, nie? O, wygrałem, nie wierzę. Skill mi się chyba podniósł. Chciałbym się odegrać. Nie ma. Wygraj kilka partii. Gramy? Pewnie. Ciebie też ojadę, tylko wiesz, trzeba do tego podejść bardzo spokojnie, bo jak podejdę do tego tak... O tak, dokładnie. Trzeba dobrze rzucić tymi kośćmi, żeby się coś naprawdę przeorało dobrze. Dobra. Stawiam na 10. Jak dobrze rzucisz, to może wygrasz, ale... A i przegrana, wiedziałem. Tak też myślałem. Przegrałeś! No trudno, trudno. Coraz bardziej mnie synek wkurzasz. Czekaj, trzeba pizgnąć porządnie. O kurde, nie przesadzasz trochę? O, to by musiał... To musiał być dobry rzut. A jakoś da się? A, to się wybiera ta, które chcę sobie rzucić. O, dobra. Zaraz go obiję. Synek nie ogarnie już. No, teraz to już ma przejebane. Kolega. Uuu, poddał. A, wygrałem. No, dziękuję. Tak, dam ci. Jak cię kopnę w ten zad, to ci się dam odegrać. O, jeszcze trzech trzeba obić. O kurde. To zapowiada się mocno długi odcineczek. Oho. To trzeba chyba
No, znowu do karczmy zapieprzać, zajebiście. Nie tak to miało być, ale okej. Zaraz wszystkich tu pokonamy. Jak coś, to może wytnę te momenty, gdzie żem się po tej kopalni szwendał. Zobaczymy zresztą. Dobra. Taki jeden, który potrafi grać w pokera. Rozumiesz? Kumasz? Tu wbija mnie. Coś chyba zrobiliśmy nie tak. Kuźwa. Jak ja mam to zrobić? Genialnie. Zaraz to ogarnę jeszcze. A chyba trzeba z nim zagrać. Tym mogę służyć. O, z tobą trzeba w kości zagrać. Chciałbym zagrać w kości. To co? Gramy? Pewnie! Kanalio. Dobra. Na luzie to trzeba zagrać, bo można wygrać. To się da wygrać. Przegrałem? O, wygrałem, dziękuję. Jak miło. Nie miał. Cecil Burdon, dobra. Ciota już zginie. Dobra, jest pokerowa twarz. Flotsam. Boże, Flotsam, Vergen. Popieprzyły mi się nazwy miast z Flotsam. A Cecilka Burdonka to ja sobie mogę pokonać, kurde. Nawet i zaraz. O, to dla mnie nie jest żadnym takim problemem. Jeśli on będzie taki dobry, jak oni mówili i mówią dalej. W ogóle dobrze, żem poszedł. No właśnie, mnie to nie pasowało. Trzeba będzie inaczej to zrobić. Już tam dochodzimy. No właśnie. Źle, żem poszedł. Okej. Zaraz tu znajdziemy Cecila Burdona. Fajnie, że mnie coś blokowało. Ubijemy dziada i wygrywamy ten mecz. Po przedostatnim, bo jeszcze z jednym trzeba będzie walczyć. Okej, jest nasz Cecil Burdon, śpi sobie słodziutko. Zagrajmy. Gramy? Tak, gramy. Ja go zaraz tutaj posprzątam. Kości się dobrze. Może nie najlepiej, ale jest dobrze. To jedziemy tak. To. Okay. Co tam się stało takiego? Nieźle. Wiedziałem, że go złapię na gorącym uczynku. Trzeba będzie. No, podnosisz. Nie chcesz się odegrać? Hagartem. Dobra, kim jest ten Hagard? Dziękuję wam bardzo za obejrzenie 30 odcinka z Wiedźmina 2. Powiedzcie nam sceny z kopalni. Przegrane mecze pokera też powycinam, żeby odcinek się jakoś bardziej skrócił. Jeżeli wam się spodobał odcinek, nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Trzymajcie się, na razie. Yo!